Agnieszka Ponikiewska, witam w telewizji w Polsce.pl i w programie Gwiazda w Polsce, a tą gwiazdą jest dzisiaj Andrzej Rosiewicz, Mucha jest, więc artysta też jest, autor tekstów, kompozytor, tancerz, aranżer, choreograf, człowiek talentów wielu. Showman, mówią jedyny showman w Polsce, w Polsce.pl. No i jeszcze niektórzy nawet mówią, że przystojny. Dzisiaj sprawdzimy, czy uda mi się dojść do głosu w czasie tej rozmowy. Może to być trudne. Chciałam zapytać, czy pan najpierw zaczął w swoim życiu mówić czy śpiewać? Jak był pan małym chłopcem? Zacząłem stepować. W wózeczku? Pierwsze co tego, co robiłem, to zacząłem tak, stepowałem już w pieluszkę, wie pan, czyli wcześnie dosyć. A potem? Potem płakałem bardzo. No bo czyli ogóle, był pan trochę nieznośnym dzieckiem? Niemowlaki to płaczą przede wszystkim, wie pani, łzy, a potem uśmiech się gdzieś rodzi, nie wiem, drugi miesiąc, trzeci uśmieszek i się uśmiechnąłem. I to zostało? W wózeczku, a mój tata podszedł, Wacław Rosiewicz, do mojej mamy Ireny Rosiewicz, mówi, Ircia, on ma krzywe usta. Taki Andrzej Krzywousty zostałem. Ale proszę państwa, jeszcze wracałem, bo ja miałem tu przygotowane, to troszkę. A ja wszystko zepsułam. Ściągaweczkę tu mam. Nie, ten wstęp był dosyć atrakcyjny nawet, ale chciałem podziękować telewizji Polska.pl, że zostałem tutaj zaproszony i że to jest telewizja, nie radio. Bo pani Agnieszko, przy naszej urodzie w radiu, no to byłby żart. Nie? Ale jest uroda radiowa i ona też ma swoje walory. A proszę państwa, teraz to chociaż widać, no kto jak wygląda, jaka jest uroda, to wszystko teraz. Pan chciał można pozdrowić specjalnie maturzystów dzisiaj. Można ocenić. Maturzystów tak, zaraz pozdrowię. Ale jeszcze coś, wracają do urody, proszę państwa, bo o mojej urodzie krążą legendy. Nawet pieśni ludzie śpiewają. Na przykład taka piosenka o mojej urodzie. Czerwone jagody spadają do wody, powiadają ludzie, że nie mam urody. No jak można tak kłamać? No proszę powiedzieć, te zakłamane piosenki. Takie. Jeszcze jedno. Proszę nie przerywać. Dobrze. Tak, jest druga piosenka, tym razem prawdziwa. O mojej urodzie piosenka, o mojej urodzie są słowa. Jest taka prosta i piękna i do switwoci gotowa. Switwoci są teraz na czasie. Wie pan, jak to się mówi, że jeżeli ktoś słucha komplementów, to sobie mówi je sam, ale chyba w pana przypadku to tak nie jest. Ma pan nie, tylu wielbicieli, tyle oklasków na koncertach? Pani Agnieszko, jeżeli chodzi o komplementy, to staram się zachowywać skromność, wie pani. Raczej prezentować to, co mogę zaprezentować i bez jakichś tam czczych przechwałek czy coś. Ale wspomniała pani o maturzystach. Tak się miło składa, że dzisiaj właśnie moja córka i mój syn, i oni to są bliźnięta, Irenka Rosiewicz i Adaś Rosiewicz, zdają maturę z matmy. Także trzymam za was to. Oczekujemy jeszcze błogosławieństwa i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Panie Andrzeju, dwa Panie, słowa. Jeszcze, żeby tylko nie skupiać się na samej rodzinie, dla wszystkich maturzystów, żeby to był sukces. Dwa słowa o piosence Ta ostatnia niedziela, bo mówiliśmy, że jest pan showmanem, artystą wszechstronnym. Ta ostatnia niedziela to piosenka, której posłuchamy dosłownie za moment. Pan ją zaśpiewa dla nas. Tak, jest... ja proszę pani, to powstało tak, bo inspiracji szuka się wszędzie. A to Berecik z antenką, a to Duża Mucha, a to postać, a to Wałęsa, a to Gorbaczow, a to ktoś i reaguje na to. Zresztą czapeczkę jeszcze zaprezentuję, ważną bardzo, niedługo. Natomiast... O, i teraz ta piosenka, To ostatnia niedziela. Skąd to się wzięło? 2,5 roku temu nastąpiła wymiana prezydentów. I wtedy, kiedy było wiadomo, że Bronisław Komorowski przegrał już, nagle prawicowa młodzież, jakaś wrażliwa, inteligentna, zrobiła pożegnanie prezydenta i przed Pałacem Prezydenckim puszczali muzykę To ostatnia niedziela i tylko tańczyli. I to było takie pożegnanie. Ja pomyślałem, kurczę, jaki to świetny pomysł. Tak delikatnie pożegnanie się z prezydentem. Poszedłem do studia i nagrałem to ostatnia niedziela. I proszę bardzo. I my teraz tego posłuchamy. Zapraszamy państwa na uroczysty koncert pożegnalny prezydenta Bronisława. Ta ostatnia niedziela. To piękne tango, przy którym podobno płaczą nawet agenci WSI. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł inny, piękniejszy i młodszy od ciebie i skradł nagle ci serce me. Jedną mam może prośbę ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat, ta ostatnia niedziela.
Izabela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Andrzej Rosiewicz jest dzisiaj z nami w telewizji w Polsce.pl. Jak to jest, że człowiek, który bawi tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi, występował w Opolu, w Sopocie, wzbudzał salwy śmiechu, kiedyś śpiewał w zespole Pesymiści? O, widzę, że pani się przygotowała do dzisiejszego programu, pani Agnieszko. Wiesz, jak ja to śpiewałem, to nie było pani na świecie. To był koniec lat 60. Mieszkałem wtedy na Mokotowie. No i chłopcy, jak to chłopcy, mieli jakieś gitary, tworzyli jakieś zespoły, a ja zaczynałem, bo pani na początku spytała, jak to się zaczęło, czy śpiew, czy taniec, co to było. Ja powiedziałem, wstępowałem w pieluszkę. I to było tak trochę żartobliwe, a naprawdę to mama mnie zaprowadziła do zespołu Tańca Dzieci Warszawy, kiedy miałem 9 lat. I tam przez 10 lat tańczyłem w tym zespole, czyli właściwie zaczynało się od tańca. W związku z tym taniec jest mi bardzo bliski, a poza tym okazało się, że mam dar od Boga do tańca. Wie pani, była taka Isadora Duncan kiedyś, taka słynna tancerka amerykańska, która puszczali muzykę i ona improwizowała. Ja się czuję jak Duncan, wie pani. To jakby muzyka zagrała, to ja mogę nieprzygotowany nagle improwizację zatańczyć i czuję to w sobie, ten palec Boży właśnie. Czyli to było z tańcem. Natomiast z Pesymistami byłem z Mokotowa i to był zespół mokotowski. A ja już w stodole trochę zaczynałem śpiewać, jakiś jazz tradycyjny, coś. Być może z gitarką nawet już coś śpiewałem. I oni wiedzieli o mnie, że jestem muzykalny chłopak. No to jak to koleżeńskie grono, tośmy się spotkali i zaproponowali mi współpracę. I wtedy występowaliśmy regularnie dosyć, tylko klub Centon był na Uniwersytecie Warszawskim, na pierwszym piętrze tam się wchodziło i tam były potańcówki, takie zespół, grało się do tańca i występ jednocześnie. I to był zespół Pesymiści, Michał Krasicki, Michał Zawiła, no tam jeszcze paru kolegów. I muzyka była pesymistyczna, czy nie? I to było piękne, że ja patrzę tu, radosna budowa socjalizmu. Cały naród buduje swój kraj pod flagami PZPR-u, a tu nagle pesymiści. No i wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy nawet, że to mogło być odczytywane jako rodzaj takiego, wie pani, no trochę protestu, czy takiego... Trochę prowokacji. Sceptycyzmu i trochę prowokacji. I z tym są nazwą Pesymiści. Myśmy tam odnosili nawet duże sukcesy. No i tak to powstało właśnie. Wspominał pan o tym, że na scenie występuje... gdy pan już miał 9 lat, występował na scenie, tańczył. Czy scena zabiera życie rodzinne, uczucia, czas, odbiera coś? Jak pan to ocenia? Pani Agnieszko, każde zajęcie jest kosztem czegoś. Jak pani robi to, to pani ma odebrane to. W każdym razie, zaraz wrócę do pani pytania. W każdym razie, wtedy to była tylko radość występowania, wie pani, radość tańczenia. Człowiek jest jeszcze w podstawówce, to ma jeszcze w sumie sporo czasu. Ma te lekcje, odrabia, przychodzi i tak dalej, ale czasu ma sporo. A jeżeli rozwija swoje talenty czy zamiłowania, tak jak ja na przykład taniec, no to tylko radość, zwłaszcza, że trafiłem w bardzo dobre ręce. Pani Natalia Nowakowska, która była prima baleriną opery i baletu lwowskiego, wielka artystka, teraz patrzę z perspektywy, bo jak ma perspektywę, to wtedy człowiek widzi, co jest wielkie, co małe i tak dalej. W związku z tym widziałem, że to jest wielka artystka, a ona znowu dostrzegła tą iskrę Bożą we mnie. Ona mnie kochała, tam jak tańczyłem. Okazało się, że jestem zdolny. No i wtedy jako zespół występowaliśmy na bardzo prestiżowych koncertach z zespołem Mazowsze, na przykład sala kongresowa. Wypełniona po brzegi. Zespół wypełniona po brzegi, jeszcze nie dla mnie. Jeszcze nie ta pora. Jeszcze nie ta pora, ale już się zaczyna. Wie pani, i zespół Mazowsze, nasza narodowa duma, a przed zespołem Mazowsze zespół Tańca Dzieci Warszawy z panią Natalią Nowakowską właśnie. Także to te początki były piękne, wspaniałe. Pani Natalia już nie żyje, ale ona tworzyła artystów z tych dzieci właśnie, ze mnie też. To dopytam jeszcze, co panu skradła scena w życiu? Czy jednak nic nie skradła? O, co scena skradła? Tak, scena może nie kraść, jeżeli to robimy tylko od tak. Jeżeli mamy letnie uczucie do tego, co robimy. Natomiast, jeżeli to jest nasza pasja, to kradnie strasznie. I to dotyczy artystów, i to dotyczy naukowców, wie pani. Naukowcy, Maria Skłodowska-Curie na przykład, czy jacyś inni, Einstein, czy ktoś tam, prawda, to oni tyle czasu poświęcają na to, że rodzina to jest tylko tak jakby obok. Na przykład jest taki żart fajny o Einsteinie. Einstein zgubi okulary i patrzy jakaś dziewczynka i mówi: dziewczynko, pomóż mi znaleźć okulary, bo bez okularów nie mogę znaleźć swoich okularów. I podała mu te okulary, on zakłada, mówi: dziewczynko, jak ty się nazywasz? A ona mówi:
Karolina Einstein, tatusiu. Wiecie pani, to jest to. Taki rozdźwięk. A rodzina dała panu takie poczucie, że mocniej pan stąpa po ziemi, nie tylko już po scenie? Nie, no jakiś rodzaj rodzinnej stabilizacji jest niezwykle ważny. Wie pan, ile to często nieszczęść powoduje to, że ktoś się poświęci scenie, i potem nagle się budzi, nie ma żony, nie ma dzieci i co dalej. I ja w pewnym momencie też pędziłem na tej estradzie, te sukcesy wielkie i tak dalej, i nagle patrzę, no wchodzę w wiek, a tu potomstwa nie ma. A tu przecież trzeba przekazywać te talenty, te geny, to, no i dzięki Bogu jakoś do udało, ma pan teraz trójkę udało dzieci się skręcić tak, że mam piękną żonę Iwonę, z Krakowa zresztą, także jakaś kultura w rodzinie jest. No i piękne dzieci, bardzo muzykalne, bo geny są, wie pani, okrutne. Chciałam zapytać o to rodzinne muzykowanie. Jędrzej Rosiewicz, pierwszy rok studiów, stosunki międzynarodowe, Irena Rosiewicz, Jadaś Rosiewicz, bliźnięta, i one kończą Rejtana, wszyscy zresztą Rejtana, ja też Rejtana. No i wszyscy, cała trójka w szkole muzycznej, bardzo utalentowane, jak powiedziałem, geny są okrutne, jak mają dobre cechy czy złe, to jest wszystko przekazywane, także ho-ho. Śpiewacie w domu razem? Tak, oni wszyscy grają. Ciaflek poprzeczny, Adaś wiolonczela, Jędrek fortepian, długie paluchy, Chopiny, Bachy, Beethoveny, to wszystko leci pięknie, ale śpiewają też bardzo dobrze. I tutaj a propos tego, no, kariery, sceny i tak dalej, trochę przegapiłem to, że jak będą były dziećmi, jest mniejszymi, to już powinienem coś przygotowywać z nimi razem, ale mam nadzieję, że to jeszcze nadrobimy. To a jeszcze teraz wracając do Rejtana, bo wszyscy Rejtana, tak, uczy, to warto zareklamować. Szkoła, pomoc naukową, liceum, tak? Tadeusza Rejtana. I mam tutaj ściągaweczkę, żeby w razie, jak coś wypadniemy z tematu, to tego ściągałem trochę w szkole, teraz ściągam dalej, w związku z tym swoją wiedzę mam. A jeszcze z tą, dlaczego ściągam, dlatego że nauczyciele moi mądrzy z liceum Tadeusza Rejtana mówili: nie wkuwaj, korzystaj z dobrych, wiarygodnych źródeł. No to korzystam, no. No taka historyczna ściąga u nas leży na stole, a teraz robimy znowu muzyczną przerwę i będzie tango z ogórkiem. Dwa słowa o tej piosence. Proszę państwa, tak jak wspomniałem, czuję się zresztą spadkobiercą stańczyka krakowskiego. Jeszcze się może pojawię tutaj w czapeczce z dzwoneczkami, żeby to podsumować. I reaguję na to, co widzę. I zamieniam to w piosenkę, w żart, w każdym razie w jakiś rodzaj komentarza. Żartuję nawet, że jak mam tą czarę, jestem tym spadkobiercą stańczyka, a stańczyka namalował Tadeusz Kościuszko, w tym jak taki siedzi zasmucony, zatroskany ojczyznę. Jestem takim wesołkiem, ale mam jeszcze drugą, poważną tę stronę, że też jestem ten wesołek, też zatroskany ojczyznę, czego i państwu życzę. Musimy być weseli, śmiać się, ale troska o ojczyznę musi być bardzo, to jest bardzo ważne. Ostatnio, jak występowałem wczoraj na święto ulicy Floriańskiej na Pradze, to pierwszy raz chyba, może drugi, zaproponowałem, że jak Andrzej Rosiewicz występuje, flagi biało-czerwone, żeby były na scenie. Wie pani, żeby podkreślić to, to jest artysta polski. I o czym myśmy mówili, bo ja tak się zagalopowałem. O tango z ogórkiem. O, tango z ogórkiem. I obserwują to, co się działo, jakby wybory prezydenckie, no, główni kandydaci Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. A tu nagle pojawia się najpiękniejszy kandydat, Magdalena Ogórek. I pomyślałem sobie, no tak, no to jest temat na pewno na piosenkę. No i pierwsza moja, aha, tutaj mam takie trzy płyty, o których powiemy za moment. W każdym razie trzecia z tych płyt zaczyna się piosenką Tango z Ogórkiem. Proszę państwa, Andrzej Rosiewicz dla nas śpiewa. Kasa i sznurek z dzieciństwa pamiętam, gdy na podwórku wśród innych chłopaków przewijałem się na trzepaku. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek, wołały dziewczęta. A tu nagle ogórek prosto z podwórka na prezydenta. Tango z ogórkiem, tango mych marzeń i snów, z czerwonym kapturkiem, co powraca znów. Tango z ogórkiem, tak jak za dawnych tych lat, gdy piękny, romantyczny był ten świat. Ta pieśń to hołd jest dla niego, to dla Jerzego i Petersburskiego. Za piękne to tango sprzed lat, które pokochał cały świat. Wybacz mi, Jerzy, i cały twój Petersburg, że w tangu z ogórkiem rodzi się lamur.
Andrzej Rosiewicz jest dzisiaj z nami w telewizji w Polsce.pl. Panie Andrzeju, czy zdarza się, że... Byłem z wami, jestem i będę. Czy zdarza się, że czy to w aptece, czy na stacji benzynowej, czy w sklepie, ludzie oczekują tego, że będzie pan ich od razu rozśmieszał? Oczekują pana rymów, żartów? Proszę pani, ci, co wiedzą, kto jest Rosiewicz i go poznają, to jest dla mnie radosne. To jest taka nagroda za te lata, które działałem. Od razu uśmiech, od razu oczekiwanie czegoś fajnego, wie pani. Pogoda ducha, ponieważ zawsze moje występy z tym się wiązały. Wychodzę i promieniuje czymś optymistycznym, takim, rozrywka, patriotyzm, to co Polacy bardzo lubią. Boleję na tym, może jeszcze będzie okazja, że nie puszczacie na przykład mojej piosenki Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. O, patriotyczna, niezwykle piękna piosenka o Polsce, którą napisałem w 1984 roku. Śpiewałem dla tysięcy, dla milionów Polaków. I wszędzie, proszę pani, wzruszenie, oklaski takie, że ho, ho. I trochę przykro mi, że media nie interesują się czymś takim, co jest takim patriotycznym wyrazem, wie pani, czegoś pięknego, co Polacy to kochają. To się w nas budzi, coraz częściej ale, się interesują. No, we mnie to się obudziło już dawno. Jak pisałem piosenkę Gdy się naród obudzi, to już byłem dawno obudzony. O tym jeszcze wspomnę. Natomiast tym rozpoznawaniem to jest... O, dwa przykłady. Koło Krakowa kiedyś w nocy wracałem z koncertu, wchodzę na stację benzynową, 23, jakaś młodzież wychodzi, wie pani. I nagle poznali mnie, a młodzi nie mają prawa mnie poznawać, bo telewizja mnie niestety odsunęła na ileś lat. I oni się pytają, a ja akurat byłem takim sprinterem, Mercedes Sprinter bagażowy taki duży. Oni się pytają, panie Andrzeju, co pan wozi tym wielkim samochodem? No to ja skromnie mówię, talent. A oni mówią, i co, mieści się? Ja mówię, no upycham jakoś. Kolanem upycham, kolano mnie boli. A oni mówią, ale inni artyści jeżdżą mniejszymi. No jak im się mieści? To tak jeszcze. Jeszcze tego, wie pani, czy oczekują. Szczerze mówiąc, to na scenie, no jestem aktywny, świetnie się czuję i tak dalej. Ale w życiu, tak jak teraz, też się czuję świetnie. Wchodzę do urzędu, do kasy, gdzieś tam. Cały czas zaskakuję portiera, bagażowego, wie pani. Mam komórę taką, która każe mi żartować gdzieś tam cały czas. Ale nie czuje się pan tym zmęczony, że wszyscy wymagają od pana żartów? Ja to kocham. I żona się pyta, co... Czyli pan trochę nie schodzi z tej sceny. Żona mówi, co, furorę musiałeś zrobić, znowu furorę. No muszę być ciągle, unosić się na tych falach absurdu czy tego żartu. Dam pani przykład. Kupuję w jakimś tam hipermarkecie coś, dział mleczny, i nagle jakaś kobieta się potknęła i wpadła na mnie. A ja mówię, pani wpadła na mnie? Ona mówi, tak. Ja mówię, proszę pani, spodziewałem się, że formy zalotu będą coraz bardziej brutalne. A ona mówi, skądś pana znam, tylko nazwiska sobie nie mogę przypomnieć. A ja mówię, Rodowicz. Ona mówi, tak. Wie pani? Ale na ry, czyli wszystko się zgadza. Ciągle rozpoznawalny. No. Proszę powiedzieć, był w latach 70., 80., wszyscy śpiewali Chłopców Rada Rowców. Panie Agnieszko, może Zdrówko jeszcze, bo tak gadamy i gadamy. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, wszyscy śpiewali. Woda, kawa. Pytałem się, czy nie mają lepszych napojów. No na razie woda jest teraz najlepsza. Polecana przez dietetyków i lekarzy. Nam też nie zaszkodzi. Chciałam zapytać o to, czy... Jak pan śpiewa po raz pewnie tysięczny jakąś piosenkę, jak pan szuka świeżości i takiego, takiej energii w sobie, żeby tę piosenkę zaśpiewać na 100%, tak jak przed laty? Proszę pani, to jest tak, to są przeboje dziesięcioleci, które się podobają, są tak udane, że ludzie po 40 latach śpią. 40 lat minęło, jak jeden dzień, prawda? Te teksty wszyscy znają. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Jan Tadeusz Stanisławski. To jest jedna z nielicznych, nie moich piosenek, ale tak udana, zaproszony przez Dudusia Matuszkiewicza, którego serdecznie pozdrawiam. No, wykonałem tę piosenkę do tego serialu. I to się podoba, jest fajne. I piosenka jest lubiana, i serial jest lubiany. Gdyby to była brzydka, nudna piosenka, to by pani jej nie chciała już po paru wykonaniach. Ale jeżeli to jest najwięcej witaminy, dorasta nowe pokolenie i znowu to jest o nich i one się znowu cieszą z tego, wie pani, no to świetnie, to ja się cieszę z tym nowym pokoleniem. Podobnie jak Chłopcy Radarowcy. Te dwie piosenki to są przeboje 40-lecia właśnie. 40 lat prawie minęło, bo to jest, no tak, no 80, tam jakieś 37-8 lat. I to jest, ciągle się podoba, ciągle ludzie się tego domagają, no i to jest bardzo fajne. No to zapowiadamy dzisiaj ostatni nasz hit, czyli pan nagrał coś specjalnie dla naszych piłkarzy. Proszę państwa, no więc ponieważ, żeby nie spoczywać na laurach, nagrałem taką płytę biało-czerwoni, Mundial Russia 2018. I tu jest wiele fajnych piosenek, mam nadzieję, że PZPN albo kręgi te piłkarskie się tym zainteresują i media, bo warto byłoby parę jest takich jakby przebojowych. Jedna z nich to Gdy Polska gra.
Jeszcze pan obiecał naszym widzom, że się pokaże w tej czapeczce. W czapeczce też. A tu, proszę państwa, jeszcze dwa słowa, bo nie wiem, czy pani Agnieszka dopuści mnie do... Bo tak mi ciężko tu się przebić przez falę jej wypowiedzi. A mi się ciężko przebić z pytaniem. Niech pan zakłada czapkę. Proszę państwa, to jeszcze tutaj krótko ten tryptyk dotyczący... ośmiu ostatnich lat rządów PO-PSL. Zaczynało się, gdy się naród obudzi, popatrzyłem na to, co się dzieje, jak ten naród głosuje, w związku z tym, gdy się naród obudzi, inne piosenki, potem Bando Bando, płyta, no i oczywiście Po Bandzie. I to jest ten taki tryptyk, który tego dotyczył. Jest jeszcze taka propozycja, Andrzej Rosiewicz, od niewoli do niewoli. Proszę państwa, każdy sobie podłoży, co tam chce. To co, już teraz przechodzimy do pożegnania. Przechodzimy do pożegnania, przechodzimy do ostatniej piosenki. Już przez szacunek dla biało-czerwonych? Nie wstawać. Nie wstawać, dobra. Proszę państwa, ta czapeczka, bo ja tak mniej więcej się czuję jak ta czapeczka na głowie. Mam ten rodzaj uduchowienia, humoru i jakby patriotyzmu. W związku z tym jestem spadkobiercą Stańczyka, Błazna Królewskiego, którego namalował Jan Matejko, który siedzi pochylony, właśnie taki zatroskany ojczyzną. Ja jakby też. I szkoda, się tak późno urodziłem, bo Matejko mnie by namalował. No. Ale wracając do tego, parę miesięcy temu wystąpiłem w Zamku Królewskim. I tam powiedziałem, że jestem prawnuczkiem ukochanego Błazna Króla Zygmunta III Wazy. I król umierając, Zamek Królewski w spadku przepisał właśnie Błaznowi. I ja tam występowałem w tym zamku w ramach odbierania majątków rodzinnych. Podobno Hanna Gronkiewicz obiecała, że gdyby jakieś kłopoty czy trudności z tej reprywatyzacji, to ma świetną ekipę fachowców, którzy na pewno pomogą. Andrzej Rosiewicz śpiewa dla nas Gwiazda w Polsce. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Agnieszka bardzo. Ponikiewska, do zobaczenia. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Będzie dobrze, będzie dobrze, szansę dał nam dobry los. Będzie dobrze, dołącz głos. Będzie dobrze, będzie dobrze, szansę dał nam dobry los. Będzie dobrze, dołącz głos. Gdy piłka w grze i Polska gra, będzie dobrze, to hasło dnia. Gdy piłka w grze i Polska gra, będzie dobrze, to hasło dnia. Gdy piłka w grze i Polska gra, będzie dobrze, to hasło dnia. Gdy piłka w grze i Polska gra, będzie dobrze, to hasło dnia. Będzie dobrze, będzie dobrze, szansę dał nam dobry los. Będzie dobrze, dołącz głos. Będzie dobrze, będzie dobrze, szansę dał nam dobry los. Będzie dobrze, dołącz głos. Idzie do nas dobra wieść, Mundial 2018. Przeżyjemy tego lata, największe widowisko świata. Będzie święto, będzie fiesta, będzie Messi i Iniesta. Ten piłkarski świat zielony, oszaleją znów stadiony. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Będzie dobrze.